zwolennikiem w dzisiejszych ciężkich czasach łatwego komputerowego przerabiania czegokolwiek fotki na jestem zdecydowanie na polu. Szanowni Państwo, co prawda studencki kwadrans, niektórzy by może i chcieli, ale my w bibliotece wyrośliśmy ze studenckich nawyków i w związku z tym zaczynamy w miarę punktualnie. Cieszę się widząc takie mnóstwo młodych, pięknych twarzy. Jestem przekonany, że swoją młodość i piękne twarze dostosujecie do pięknych dzieł artystycznych. Cieszę się bardzo. Od średniowiecza bodajże, albo jeszcze wcześniej, uniwersytet zasadzał się na relacji mistrz-uczeń, mistrz-uczniowie. To była dobra relacja. Myśmy ją zmarnowali w jednej dziedzinie, mianowicie w rzemiośle, zdaje się, chociaż też czeladnik musiał te swoje wszystkie etapy przejść. Ja jestem jeszcze z tych starszych, którzy do grafiki warsztatowej mają duży szacunek. Przez ogrom pracy, jaką trzeba włożyć to, żeby wydłubać takie jakieś piękności, jak tutaj macie. Niektórzy bardzo starozakonni graficy warsztatowi to do dzisiaj twierdzą, że po wykonaniu odbitek, po posygnowaniu, po policzeniu należy matrycę zniszczyć. Dla mnie to są chyba barbarzyńskie. No ale starozakonni też bywają i dzięki temu odbitek, jak napisane 49, to 49, a nie 112. Szanowni Państwo, o Pani Profesor, z którą nie pierwszy raz już tutaj w naszej galerii mamy do czynienia. Zaraz powie Pani doktor Iwona Wolińska-Walędzik. Natomiast rozumiem, że Pani Profesor powie nam trochę o tej grafice warsztatowej, o tym, co to wszystko jest, jak to wszystko. Ale najpierw Iwona o bohaterce. Bardzo proszę. Mogłabym długo i namiętnie mówić, bo to moja koleżanka z okresu studiów, razem kończyłyśmy WSP. Jesteśmy pierwszym rocznikiem, który skończył właśnie kierunek plastyczny, ale to nie o mnie mówimy, tylko o pani Małgorzacie. Ona się związała na stałe z naszą uczelnią i towarzyszyła jej, gdy to było jeszcze WSP. Gdy w 2000 roku przekształciło się WSP, uniwersytet była tam ciągle i jest nadal. Co prawda nie na naszym uniwersytecie się doktoryzowała i habilitację tutaj nie uzyskiwała, bo tego jeszcze u nas nie można zrobić w tej dziedzinie. Doktoryzowała się na ASP w Warszawie, habilitację robiła w Krakowie. Tak pokrótce jej droga naukowa przedstawiła jej drogę naukową. A co więcej, praca niech mówią zawsze i to trochę o sobie. Obcych latach gdzieś tam. Na początku lat 2000 pani Małgorzata Chomicz była stypendystką i wyjechała do Włoch. Tam te Włochy pokochała na tyle, że postanowiła w nich zamieszkać. Zrealizowała swój plan, zresztą jak większość swoich planów realizuje. I ten plan również zrealizowała dziś. Łączy mieszkanie tutaj w Polsce, w Olsztynie, z mieszkaniem w pięknych Włoszech pod Perugią. Między Perugią a Asyżem, także mieszkanie, dom z widokiem na Asyż, można pozazdrościć. Może kiedyś zobaczymy. Sprawę znajdziemy jakąś taką naukową. Dobrze, ja może już oddam głos pani profesor. Niech przedstawi swoich uczniów, bo to jest ich święto, ich wspólne. I pani Małgorzaty, doktor habilitowanej i tych, którzy zaczynają swoją drogę twórczą i oby tak jak nam się udało rozwijać, tak żeby oni też rozwijali się i reprezentowali Olsztyn nie tylko tutaj w regionie, ale po prostu w Polsce i na świecie. Ja dziękuję bardzo. Właśnie jak troszeczkę czuję się skrępowana, bo to nie ja jestem bohaterem dzisiejszej wystawy, a tutaj jest najwięcej o mnie. Dlatego też najpierw, zanim zacznę swój wywód, mam nadzieję niezbyt długi, zaproszę bohaterów, przedstawię tych, którzy są dzisiaj z nami. Wszyscy autorzy
są, ale ci, którzy są, zaproszę. Więc pani Małgorzata Cidowicz, zapraszam tutaj do mnie. Tutaj możecie państwo podziwiać jej wspomnienia z wakacji nadmorskich. To są te prace tutaj, które wiszą po prawej stronie. Pani Angelika Saniewska, proszę bardzo. To mamy pracę z kosmosem. Tematem jest właśnie kosmos i prac. Zapraszam Wojtka Dziurzewicza. Mam tutaj takie okno właśnie na Asyż, ponieważ są to prace inspirowane pobytem we Włoszech. Są to te weduty miast włoskich, między innymi właśnie Asyżu, Florencji, Perugii. Zapraszam Agnieszkę Nowacką. Agnieszkę zainspirował nasz tutaj region i nasze piękne lasy, nasze piękne drzewa i są to właśnie te pięknie narysowane w akwaporcie małe pracki z drzewami. I zapraszam panią Karolinę Waszkowską tutaj w pracę. Postaci wiszą po mojej lewej stronie. Nie wszyscy są dzisiaj z nami, ale to jest akurat taka grupa, którą prowadzę w obecnym roku do dyplomu. Jak widać, prace są bardzo, mimo tego, że jest to ograniczenie warsztatowe, że jest to wszystko robione w technikach metalowych, niemniej tematy studenci wybrali sobie sami do dyplomu. Formaty, jak widać, też są bardzo zróżnicowane. Cóż mogę powiedzieć, tak się pięknie składa, że ta wystawa jest taką wystawą moich studentów i moich prac na 20-lecie pracy zawodowej. Także taki mój jubileusz, 20 lat minęły. Nie wiem kiedy. I tutaj tak Iwonka tak pięknie, pani doktor Wojciechowa Nędzik tak pięknie mnie tutaj przedstawiła, ale to właśnie wczoraj od niej na to 20-lecie mojej pracy zawodowej słyszałam największy komplement jako nauczyciel, ponieważ tak jak mówiłam, studiowałyśmy razem, razem siedziałyśmy czasami po nocach w pracowni grafiki i Iwonka wczoraj do mnie powiedziała, wiesz co, my takich prac jak studiowałyśmy nie robiłyśmy. No to jest komplement, proszę państwa, że jest to dobrze świadczy, że szkoła się rozwija i że studenci robią coraz piękniejsze i na coraz wyższym poziomie pracę. Chciałabym podziękować bardzo panu dyrektorowi, który podchwycił ten temat wystawy i możemy się tutaj zaprezentować. Takim impulsem do takiej prośby o wystawę w tym miejscu była wystawa, którą mieliśmy wcześniej, w listopadzie ubiegłego roku, w Radomiu. Politechnika Radomska ma podobny wydział jak tutaj nasz, Wydział Sztuki, i zaprosiła nas do prezentacji w ramach takich pokazów cyklicznych zatytułowanych Mistrz i Uczeń. I tak praktycznie pomyśleliśmy sobie tak, z racji tego, że ta wystawę mamy gotową, wystawa jest w Radomiu, to dlaczego nie pokazać jej w Olsztynie? Niemniej to nie jest dokładnie ta sama wystawa, ponieważ troszeczkę czasu upłynęło od listopada ubiegłego roku i studenci do tego czasu zrobili nowe prace i te prace tutaj znalazły się na wystawie. Dziękuję wszystkim za przybycie, dziękuję moim studentom za ich piękne prace i cóż mogę powiedzieć, może ktoś ze studentów chciałby coś dodać. Jeżeli ktoś z państwa chciałby się wypowiedzieć, ja trochę wiosnę, pani profesor. Dziękuję. Na pani ręce wszystkim artystom. Dziękuję bardzo.